Szanowni Państwo, jesteśmy już po pierwszych trzech wykładach. Bardzo państwu dziękuję za gremialne przybycie. Było państwa łącznie ponad 180 osób na wszystkich trzech wykładach. Przypomnijmy, że pierwszy wykład, adresowany był do przedsiębiorców branży transportowej, odbył się w kolegium nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy podtrzymywać tę tradycję, aby wykłady jak najczęściej były realizowane na uniwersytecie w rytmie uniwersyteckim, na zasadach i w zakresie, i według specyfiki, i wymogów stawianych uczelniom w wyższym. Dwa pozostałe wykłady, proszę Państwa, zostały zrealizowane. Pierwszy w Rawie Mazowieckiej, drugi w Modelnicy koło Krakowa i były adresowane do przedsiębiorców branży Produkcyjnej. Uprzejmie Państwu dziękuję serdecznie, z całego serca Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Pokazuje to, że Państwo po pierwsze, potrzebujecie i posiadacie głód wiedzy i potrzebujecie wiedzy, podanej w sposób naukowy, podanej w sposób pełny, rzetelny, profesjonalny. Daleki od zdawkowości, jak najbardziej wyczerpujący, i osobiście mnie to bardzo cieszy, a jednocześnie bardzo mi odpowiada ta formuła, w której można bardzo szczegółowo, precyzyjnie omówić określone zagadnienia. Przypomnijmy, że wykład adresowany do przedsiębiorstw branży transportowej zawierał się w siedmiu kategoriach. W kilku kategoriach odnoszących się do kwestii natury prawnej, ale także i biznesowej, pewnego rodzaju filozofii biznesu, ale także i poniekąd ekonomii, i miał charakter bardzo przekrojowy. Oczywiście koncentrowaliśmy się, jak Państwo doskonale wiecie, na. Kwestii związanej z wprowadzeniem nowego Krajowego Elektronicznego Systemu Przedsiębiorców Transportu Drogowego, ponieważ jego skutki są, proszę Państwa, no. Nieuniknione, można powiedzieć, i też bardzo poważne. To jest poważne zagadnienie. Proszę Państwa, dysponuję właśnie przed sobą pismem, które otrzymałem dziś z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Pismo adresowane 14 września 2017 roku, w którym główny inspektor transportu drogowego informuje mnie, że Ustawodawca zobowiązał właściwe organy do przekazania do głównego inspektoratu transportu drogowego danych niezbędnych do wprowadzenia wskazanego rejestru, czyli rejestru przedsiębiorców. Oznacza to, jeśli dobrze interpretuję oczywiście tę odpowiedź, że organy kontrolne, które dotychczas zbierały i gromadziły dane o tak zwanych. Poważnych, bardzo poważnych lub najpoważniejszych naruszeniach będą teraz zobowiązane do przesłania tych danych, przesłania tych danych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego i te dane zasilą Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Co samo w sobie jest oczywiście informacją silnie niepokojącą, prawda, bo przez dłuższy okres czasu, przez wiele lat gromadziły się w sposób taki można powiedzieć troszkę ukryty w te naruszenia, które można sklasyfikować jako poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze. Zapraszam oczywiście, proszę Państwa, na kolejny mój wykład przedsiębiorców transportu drogowego w przedmiotowym zakresie. Podzielę się z Państwem bardzo szeroką wiedzą w tym zakresie, zwłaszcza, że dysponujemy informacją, informacjami z Parlamentu Europejskiego, który dokonał pewnej interpretacji lub reinterpretacji zasad naliczania i zasad oceny tak zwanych poważnych i najpoważniejszych naruszeń w transporcie drogowym i o ile wiem w Polsce tym dokumentem dysponujemy wyłącznie Wysponuję Wy, wyłącznie ja, e, otrzymałem go wyłącznie ja, z uwagi na fakt, że e, byłem wnioskodawcą do Parlamentu Europejskiego e, o liberalizację niektórych przepisów e, unijnych w zakresie oceny. Tzw. poważnych i najpoważniejszych naruszeń. Przypominam, że Parlament Europejski podzielił ten mój punkt widzenia, zgodził się z tym punktem widzenia, który zaprezentowałem i dokonał pewnej reinterpretacji i zmiany zasad. Naliczania poważnych i najpoważniejszych naruszeń, i o tym właśnie traktuję część mojego wykładu. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, pozostałe dwa wykłady były adresowane do przedsiębiorców branży, można by powiedzieć, produkcyjnej. Poświęcone były oczywiście w kilku kategoriach. Jak zwykle prowadzę, proszę Państwa, bardzo, przekrojowe, bardzo przekrojowe wykłady, i w tych kilku kategoriach. Oczywiście koncentrowaliśmy się głównie na wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących unieruchomienia ładunków. Przepisy, które z jednej strony rewolucyjne, absolutnie rewolucyjne, można powiedzieć, wywracają całkowicie filozofię. Związaną z unieruchomieniem ładunków i odpowiedzialnością za unieruchomienie ładunków, odpowiedzialnością nadawców w pewnym zakresie także i załadowców. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za wszystkie bardzo, bardzo pozytywne oceny i opinie, i można powiedzieć w pewnym sensie bardzo. Entuzjastyczne Państwa zachowanie i reakcje na informacje, które przekazałem, bo choć informacje te są no, niekoniecznie dla producentów najbardziej pozytywne, dure lex sed ale proszę Państwa, jednocześnie bardzo mnie cieszy, że Państwo potrafiliście dokonać takiej samooceny i dokonać oceny sytuacji i uznać, że lepiej wiedzieć, że to prawo jest twarde, ale jest i lepiej wiedzieć jakie ono jest niż brnąć dalej w swojej niewiedzy, w nieświadomości. Bardzo państwu dziękuję za udział w dotychczasowych wykładach. Zapraszam państwa na kolejne moje wykłady i najbliższe, proszę państwa, wykłady odbędą się w Warszawie, w Gdańsku i w Poznaniu być może nie w tej kolejności, jak podałem szczegóły, proszę Państwa, znajdą Państwo na stronie www.mariuszmiasko.pl lub na portalu jazdaprawna.pl Zachęcam serdecznie. Jednocześnie proszę Państwa, chcę Państwa poinformować, że założyłem wideoblog. Zapraszam Państwa do przeglądania filmów na wideoblogu. Wideoblog znajduje się na stronie www.mariuszmiasko.pl lub na kanale YouTube, kanale zatytułowanym Mariusz Miasko. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia podczas następnych spotkań. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.